Siemanko, otaku! Dzisiejszy materiał pragnę poświęcić pogłosce, która niesie ze sobą także ziarenko prawdy. Mianowicie, na kilku portalach społecznościowych zagraniczni otaku, ogółem też cały fandom MIA, okrzyknęli obecny rok, rok 2014, rokiem Yuri i Shoujo Ai. Tutaj sami możecie zobaczyć jeden z wpisów z takiej stronki. Powstał również fanowski filmik promujący poszczególne serie. Wcześniej wspomniałam też o ziarenku prawdy. Już tłumaczę, o co mi biega. Przeglądając spis produkcji, które się ukazały, dostrzegłam pewną zależność. Na każdy sezon przypadł co najmniej jeden tytuł Yuri lub Shoujo Ai. Podczas minionego zimowego sezonu mogliśmy zobaczyć Sakura Trick, Podchodzę dziewczyn z liceum, zrobione cukierkowo, Inari Konkon Koi Iroha, wątek miłosny pomiędzy przyjaciółkami, ale nie głównymi postaciami, tylko w tle. Ciągnie się co najwyżej przez 3 odcinki, a potem już fabuła kręci się wokół przewodniego wątku. Strike Witches. Oglądałam to. I te wszelkie wątki były pokazywane tylko wtedy, kiedy bohaterowie mieli pijacką imprezkę. A to się nie liczy. Serio. Saki. Zenkoku. Hen. Dla mnie to zwykłe shoujo, ale wiem, że główne bohaterki są bardzo ze sobą shipowane. Jest to podobny przypadek co w Puella Magi Madoka Magica oraz Garei Zero. Ja takich prawdziwych wątków Shoujo Ai się nie doszukałam, to zwykłe anime o dziewczynach. I tyle, naprawdę. Tyle! Cała filozofia. Wiosną tego roku premierę miały takie anime jak Akuma no Riddle, przypisywane do kategorii Yuri Shoujo Ai. Jednak ja odebrałam to anime jako zwyczajny shonen. Było pełno krwi i przemocy. No i zdecydowanie bardziej shonen. Wiecie, coś brutalnego, krew, może czasem flaki, wiecie, coś bardziej dla chłopaków, ale nie tak cukierkowe, a już w ogóle zdecydowanie to nie jest shoujo ai. Inugami-san tu Nekoyama-san. Mam wrażenie, że do tej produkcji wsypano worek cukru, animacja nawet nie jest zła, bohaterki zostały zestawione na podstawie przeciwieństw, bo sam tytuł wskazuje nam już dwa zwierzaki, Inu, psa i Neko, kota. Efektem takiego doboru jest to, że powstała krótka seria metrażowa o słodkich panienkach nie grzeszących inteligencją, ale kochających zwierzątka. Nie oczekujcie potem anime zbyt wiele, to ma tylko rozbawić i na jakiś czas odmurzyć, ale efekt jest krótkotrwały. Podczas letniego i jesiennego okresu również mają wyjść jakieś nowości, ale dokładne informacje, nawet tytuły, nie zostały jeszcze podane do oficjalnej wiadomości. Cieszmy się tym, co na razie mamy! Yuri! No. Yaoi! Może kiedyś. Fani tych gatunków nie powinni narzekać na brak oryginalności. Pomimo, że jest stosunkowo mało serii z tej kategorii ze względu na małą popularność, jak i nieraz na różne przekonania, nie wnikajmy na głębszy grunt, bo utoniemy. Ze mną na pewno na powierzchnię nie wypłyniecie. To i tak producenci starają się wydać już coś fajnego, co przyciągnie widza. Starają się, owszem, ale często wychodzi kicha. Tak więc moja końcowa opinia jest taka, iż nie określałabym zaraz tego roku powyższym mianem, a uznała to bardziej jako taki mały eksperyment producentów lub zbieg okoliczności. Przypadek? W tym wypadku tak sądzę. Przecież co roku wychodzi ileś shonenów, ecchi, shoujo. I czy to znaczy, że zaraz każdy gatunek musi mieć swój własny przedział czasowy? Wyobrażacie sobie informację w wiadomościach o roku loli i hentai? Ja uznałabym to za apokalipsę i z krzykiem schowała się w swojej piwnicy. Także nie wszystko, co zaraz pisze się w internecie, jest faktem. Czasem jest fikcją i to nawet bardzo często. Ale nawet w niej można się doszukać ociupinki prawdy. W tym wypadku był to właśnie system wydawania anime. Chodzi o to, że na jakiś okres został wydany jeden tytuł Yuri czy Shoujo Ai i to faktycznie było no trochę dziwne, bo sami wiecie, że mało wychodzi takich tytułów. Yaoi zresztą również. Dobra, koniec już tego pierdzielenia, bo się pogubimy już. Mam tylko nadzieję, że wątpliwości już trochę Wam rozwiałam. I w sumie zostaje mi już tylko powiedzieć jedno słowo, a mianowicie... Oyasumi!